Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny film poświęcony kolażowi. Chciałem powiedzieć o kolażu, który pojawił się w ruchu Dada, czyli w okresie dadaizmu. Tam się działy bardzo dziwne rzeczy. To była wyjątkowa epoka w historii sztuki, ale proszę Państwa, ja nie uzurpuję sobie tej chęci do omawiania całego nurtu, ponieważ tam się działo wiele i to w zakresie fotografii, plastyki, literatury. Także skupię się tylko na kolażu. Również nie będę omawiał historii powstania, kontekstu, ponieważ to była grupa przede wszystkim artystów, którzy schronili się podczas I wojny światowej na terytorium Szwajcarii i tam właściwie działali. Potem część znalazła się w Stanach Zjednoczonych. Ale proszę Państwa, chciałem się skupić tylko nad kolażem, bo to dla mnie jest bardzo ważne. Zanim zacznę pokazywać slajdy o poszczególnych twórców, którzy działali w tym zakresie, chciałem powiedzieć, że dadaiści wymyślili pewną zabawę. To w ogóle był taki nurt bardzo prześmiewczy. Oni uwielbiali absurd, czarny humor. Takie były czasy i w zasadzie myślę sobie, że oni odreagowywali ten stres tych czasów właśnie poprzez różne twórcze działania. Jedną z takich ich zabaw, dosłownie zabaw, była zabawa, która otrzymała nazwę żywy trup, albo trup wyborny, albo wyborny trup. Są różne źródła, różne nazwy. Nazwa powstała zupełnie przypadkowo. Na czym to polegało? Otóż artyści, którzy się spotykali, brali kartkę papieru, zaginali ją w kilku miejscach i na tym zagiętym polu pierwszy coś rysował. Potem zaginął tak, że nie było widać, co było narysowane. Następny coś dorysowywał. Potem robił to trzeci, czwarty. Na końcu rozprostowywali tą kartkę papieru i oczom ich ukazywał się rysunek, który był absurdalny, przypadkowy, bo każdy kolejny twórca nie wiedział, co inni rysują. Nie znalazłem za dużo w dobrej jakości zdjęć, które pokazują efekty tej zabawy. Dla przykładu, tu jest jeden slajd. Proszę szukać, pewnie lepsze zdjęcia znajdą się w co niektórych albumach. Teraz się zajmę kolażem, przedstawiając kilku twórców. Pierwszym będzie Kurt Schwitters, który znowu wręcz stworzył pewien typ kolażu, który nazwał sztuką Merz. Skąd się wzięła nazwa Merz? Oczywiście, jak to w dadaizmie było, z przypadku. To znaczy znalazł jakiś bilet albo ulotkę banku, Commercial Bank. Z tego Commercial wyciął Merz, wkleił do kolażu i tak powstał tytuł całego cyklu Merz. Kurt Schwitters wykorzystywał do budowy swoich kolażów właśnie przeróżnego rodzaju wycinki z gazet, jakieś druki, jakieś litery, które łączył w sposób czasami bardzo przypadkowy, ale to jest taki przypadek kontrolowany, taki w zasadzie przemyślany. Te kolaże jego sprawiają wrażenie takiego chaosu, takiego niepokoju, ale z drugiej strony, jak się przypatrzymy właśnie na ten drugi slajd, to ta kompozycja jest dynamiczna, ale jest, no może jest zdynamizowana, nie dynamiczna, ale jest bardzo zrównoważona, bardzo przemyślana. Kolejnym jego utworem jest relief, czyli tu jest połączenie gotowych elementów, które nieco wychodzą w przestrzeń. Nie wszystkie kolaże muszą być przecież płaskie. Następny kolaż
znowu z wycinków różnego rodzaju czasopism, tu jest jakaś kartka z kalendarza. To jest właśnie metoda na budowanie obrazu. I proszę Państwa, jeszcze jeden, to jest chyba ostatni tutaj Schwitersa kolaż z takim bardzo pięknym, ciemnym elementem na dole, który tak trzyma tą kompozycję. Ja zawsze zwracam uwagę na kompozycję i tak sobie czasami przysłaniam dłonią obrazy, jakieś fragmenty i myślę, a co by było, gdyby na przykład tych dwóch czarnych prostokącików nie było? No ta kompozycja by się, mówiąc krótko, rozjechała. I następna osoba w tym gronie to jest Hanna Hoch. Tworzyła kolaże nieco podobne, jak tutaj widać, do Schwitersa, ale w pewnym momencie zaczęła je troszeczkę z tego chaosu oczyszczać, skupiając się raczej na tworzeniu z różnych elementów takiego jednego znaku plastycznego. Stąd na przykład ten portrecik z takimi doklejonymi nóżkami wzbudza we mnie no wręcz podziw, bo to jest właśnie, przypominam sobie, rok. To jest 1916 albo późniejszy, może raczej troszeczkę późniejszy, no ale wtedy, żeby czynić takie dzieła, trzeba było mieć niezłą odwagę. I tutaj Hanna Hoch z takim kolażem właśnie portret i w zasadzie to byłby portret całkiem przyzwoity, taki typowy, ale został nieco skadrowany. Zostały tutaj wklejone, bardzo to nie jest fotomontaż, to jest działanie takie świadome, takie czyste, że nie udajemy, że tutaj jest fotomontaż i coś tam łączymy, żeby nikt nie widział. Właśnie kolaże dadaistów charakteryzowały się tym, że ta ingerencja była bardzo jawna, wręcz brutalna i te wklejone usteczka są tutaj tego dowodem. Jeszcze jeden kolaż, gdzie przyklejone są jakieś elementy do zdjęcia, do portretu. I jeszcze jeden portret, tym razem nie jest przerobiony, tylko to jest portret stworzony z różnych innych elementów. W ogóle taka na marginesie powiem ciekawostka, zawsze się ludzie dopytują, no ale portret, no to powinien być realistyczny. Proszę Państwa, najbardziej realistyczny portret to jest wtedy, jak weźmiemy kartkę papieru w pionie A4 i tak trochę od góry zrobimy obok siebie w linii poziomej dwie czarne kropki mazakiem. I tak naprawdę już pojawia się twarz. Ale dalej. Kolejny kolaż Hanny Hoch, tym razem na takim czerwonym tle. Zdjęcie jakiejś figurki, połączenie zupełnie fantastyczne, bo tworzy się taka litera T, czyli kontrast pionu i poziomu. I kolejny artysta to jest Hans Arp. I tutaj zaczynam powoli pokazywać, że ten ruch Dada, on był bardzo różnorodny. I właśnie na przykładzie kolażu można to pokazać. Na pierwszy rzut oka wydają się te kolaże podobne, a potem jak zaczynamy się przyglądać, to okazuje się, że każdy z tych twórców był indywidualnością. Robił jednak troszeczkę inne rzeczy. I ja zawsze powtarzam, że indywidualizm i indywidualności w sztuce to jest jedna z podstawowych wartości. Tutaj kolaże abstrakcyjne, kolaże, które były co prawda robione z jakichś znalezionych rzeczy, ale były bardzo ciekawie łączone i ciekawe kształty przybierały. Były zarówno organiczne, ale tak jak tutaj Arp zrobił ten kolaż drugi, on jest taki bardzo już geometryczny. Kolejny w bardzo pięknej gamie barw. O ile Schwitters to był raczej taki nurt nieco antyestetyczny,
to w kolażach ARPA przejawia się takie ogromne staranie do tego, aby te kolaże jednak były tak ładnie zbudowane, przemyślane w sposób właśnie dbający o estetykę. Oczywiście każdemu podoba się coś innego. Jeżeli miałbym z tych twórców dotychczas wymienionych powiesić sobie jakąś pracę w domu, to chyba właśnie ARP dostarczyłby mi najwięcej radości. I na zakończenie prezentacji kolaży ARPA chciałem pokazać tutaj taką pracę w białej ramce i ona jest fantastyczna dla mnie, ponieważ tam za tą tekturką, w której są wycięte pewne kształty, w pewnym oddaleniu pojawia się jakiś błękit, pot, jeden nad. Jest to taki bardzo ciekawy sposób uprzestrzeniony relief. Taki się pojawia negatyw, pozytyw, coś niesamowitego. I proszę Państwa, też kolaż, ale to już Monet. Już inna zabawa, już inne elementy wykorzystane do tego kolażu. Kolaż również może być nie tylko, jakby to powiedzieć, montażem gotowych elementów, ale może być zdjęciem, które pozostawiają gotowe elementy na papierze fotograficznym. Man Ray był chyba jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym, którzy właśnie na papierze światłoczułym, w ciemni, układał różne elementy. Jedne zupełnie nieprzeźroczyste, drugie przepuszczające światło. Układał z nich kompozycję, naświetlał papier fotograficzny, wywoływał go i tam się pojawiały właśnie takie troszeczkę nieoczywiste znaki. Tutaj mamy na przykład nożyczki, wysypane guziki, jakiś liść, może jakaś folia. Fantastyczne, sugestywne, czarno-białe kompozycje. Wystarczyło dla Man Raya wziąć gotowy przedmiot, tutaj metronom, zrobić niewielką ingerencję. To zdjęcie tego oka, no to jest po prostu coś niesamowitego, bo od razu zmienia się odbiór, zmieniają się znaczenia takiego dzieła. Również Man Ray zrobił fotografię, no to jest kultowa, jak to teraz się mówi, fotografia w historii sztuki. Modelka sławna, no w te ówczesne czasy, tak zwana Kiki z Montparnasse, domalował jej pewne elementy jako żywo przypominające te elementy, które są wycinane na przykład w kontrabasie. Skojarzenie niesamowite. I ostatnia praca, którą prezentuję, praca pod tytułem Podarunek. No, taka ingerencja, bardzo prosta, no bo dokleić parę gwoździ do żelazka, no to nie jest jakaś wielka filozofia, ale jak zmienia to odbiór tego dzieła. Przy czym warto wiedzieć, że ta praca nosi tytuł Podarunek. I proszę Państwa, ostatni twórca, którego chciałem zaprezentować, właśnie podkreślając tą indywidualność każdego z nich. To jest Max Ernst. I tutaj się skupiam na kilku jego kolażach, w których wykorzystywał różnego rodzaju znalezione stare grafiki. Można było to w ilustracjach znaleźć, kompletował, zbierał, zestawiał ze sobą i pojawiały się zupełnie nowe wartości. Dlaczego kolaż w tym okresie dla mnie jest takim ważnym wydarzeniem? Ano proszę Państwa, dlatego, bo ta technika została pierwszy raz użyta jako samodzielna technika. Jeżeli mówiłem kiedyś, że kubizm ratował się przed pójściem w abstrakcję i wykorzystywał elementy kolażu i tworzył kolaże, to zawsze było to związane z przedstawieniem natury w bardziej lub mniej oczywisty sposób. Natomiast dadaiści wyzwolili kolaż
używając go jako absolutnie samodzielnej techniki. I proszę Państwa, ja tego wszystkiego, co w dadaizmie się działo, to nie opowiem, tylko to jest, proszę uznać, mój taki subiektywne przemyślenie o tym okresie. Bo tam się przecież działy jeszcze inne rzeczy, przecież tam była literatura. I może, żeby było troszeczkę optymistycznie, zacytuję tutaj tekst Tristiana Tzary. To było z kabaretu Voltaire. Wszyscy lekarze to szarlatani. Pacjenci zresztą też. Każdy uczciwy lekarz powinien umierać razem ze swoim pacjentem. No to takim optymizmem dziękuję. Do zobaczenia.